Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 2 września 2024 roku. Jak co poniedziałek zapraszam Was na raport z walk na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę podzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających Andrzej Wicher, Marcin Lover i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Ostatni piątkowy film wykazał u Was bardzo duże zainteresowanie i, co dla mnie też było bardzo miłe, nie przeraziła Was długość tego filmu. Mało tego, nawet były takie komentarze, że fajnie, że było to ponad 50 minut. No i dzisiaj myślę, że też nie będzie krótko, dlatego że na froncie i poza nim sporo się dzieje. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wymianę ciosów w przestrzeni, że tak powiem, uderzeń z powietrza między Ukrainą a Moskwą. Pierwsza tego tutaj informacja jest, jeżeli chodzi o Charków, w 12-piętrowy budynek mieszkalny uderzył jeden z pocisków. Jak widzimy, no, wywołał on spore zniszczenia i pożar. Natomiast no, czy on był samym celem sobie? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie po prostu to, co go zaatakowało, no, trafiło po prostu nie tam, gdzie trzeba. A wynik z tego był taki, że sam Charków był intensywnie ostatnio już od paru dni atakowany właśnie przez siły rosyjskie, zarówno przy użyciu i fabów, jak i pocisków. A mówiąc o fabach, tutaj możemy zobaczyć zmodernizowaną wersję faba z modułem szybującym UMPC. Dokładnie tutaj możecie widzieć na tym materiale. Został on jeszcze bardziej udoskonalony i jeszcze bardziej dzięki niemu został przede wszystkim wydłużony zasięg oraz poprawiona została celność. Zadaniem przede wszystkim tych modernizacji jest to, że Rosjanie chcą faby tak naprawdę wykorzystywać niczym już pociski, czyli ma być to taki trochę substytut na przykład Iskandera, który jest po prostu dużo droższy. A tutaj widzicie ataki również na Białgorod. Siły ukraińskie z kolei ostrzeliwały Białgorod w ostatnich dniach również intensywnie oraz okoliczne tutaj miejscowości wokół Białgorodu. Jak poinformował Gładkow, liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ostrzałów Białgorodu i całego obwodu białgorodzkiego wzrosła do 5 w ostatnich dniach, a rannych zostało 37 osób cywilnych, w tym 6 dzieci. Jak widzimy również Ukraińcy, być może celują co innego, to ja nie mówię, natomiast no, trafiają przede wszystkim zabudowania cywilne. Zresztą w ostatnim czasie warto odnotować, że strona ukraińska dokonała, można powiedzieć, zmasowanej ofensywy na terytorium rosyjskie właśnie przy użyciu dronów. Jak podają sami Rosjanie, 158 tego typu maszyn zostało zaobserwowanych w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej. Jedną z najbardziej udanych i dosyć daleko położonych celów jest elektrownia, która znajduje się na północ od Moskwy. Moskwa, Tver i tu macie Konakowo. Ta elektrociepłownia jest bardzo ważna. Elektrownia rejonowa Konakowo została zaatakowana właśnie przez bezpilotowce ukraińskie, w wyniku czego wybuchł pożar. Kurjakowska elektrownia to jedna z największych elektrowni w środkowej części Rosji, 8 co do wielkości elektrownia cieplna w kraju. Położona jest oczywiście tutaj w pobliżu nad rzeką, oczywiście przy zbiorniku Iwankowo. Jeżeli chodzi o straty, no na razie nie mamy tego tutaj do końca potwierdzonego, natomiast warto, no, były jakieś informacje po prostu o przerwie w pracach, a nawet o tym, że przede wszystkim uległy zniszczenia te systemy awaryjnego zasilania. Także no, udany atak strony ukraińskiej. Mało tego, atakowane była same również Moskwa przez bezpilotowce ukraińskie drony uderzyły w moskiewską rafinerię ropy naftowej. To możecie tutaj oglądać na materiale. Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej poinformowało, że pożar w moskiewskiej rafinerii naftowej w Kapotni został ugaszony. No, wiemy, że różnie z tym bywa. Ukraińskie drony, co warto znaczyć, zaatakowały więc teren mniej więcej oddalony o około 500 km od linii frontu. A tutaj na materiale filmowym widzicie z kolei atak na
znowu Charków. Rakieta balistyczna uderzyła w centrum handlowe Target. Ciekawa nazwa swoją drogą. W Charkowie. Dlaczego celem było to centrum handlowe? To już wiemy. To już wiemy, poinformowali o tym sami Ukraińcy, a właściwie to ukraińscy sklepikarze, którzy tam wynajmowali sklepy. Otóż tam w tym centrum handlowym swoją siedzibę założyła ukraińska 3. Brygada Szturmowa. No, chyba raczej nie było to szczęśliwy wybór z ich strony. Także widzimy oko za oko, ząb za ząb, dron za dron, rakieta no, za rakietę, chociaż są ukraińskie, tych rakiet dużo nie ma, one tylko mogą tutaj gdzieś w okolicach właśnie Białgorodu, Kurska atakować. No i także mamy kolejne informacje o silnym uderzeniu oprócz Charkowa także na Kijów ze strony rosyjskiej, czyli jako odwet za to, co stało się w okolicach Moskwy. Kilka słów też do tego w dwóch aspektach. Aspekt pierwszy, jeżeli chodzi o przede wszystkim sprawę medialno-propagandową tych uderzeń, to tutaj wygrywa trochę strona ukraińska, dlatego że w Rosji nie ma cenzury. W Rosji nie ma generalnie cenzury, można nagrać, można do sieci wrzucić, co się chce i po prostu jest to bardzo upublicznione, więc jeżeli mamy atak nawet na jakieś jedną właśnie elektrownię czy rafinerię, co jest bardzo, bardzo dotkliwe, to trzeba sobie zaznaczyć, to nie jest tak, że to się dzieje bez jakichś strat. No to jest bardzo upublicznione, bo z tego mamy dużo nagrań. Natomiast jeżeli byśmy sobie porównali ilość celów, które są atakowane na przykład w tym samym czasie na Ukrainie, no to oczywiście ich dużo więcej. Tylko że na Ukrainie na przykład za rozpowszechnianie takich materiałów, no to są kary bardzo dotkliwe, łącznie z karą więzienia. Dlatego też no, dużo mniej tych materiałów do nas dociera. To jest ważna sprawa. One często docierają, na przykład wychodzą, ale gdzieś wiecie, z opóźnieniem i tak dalej. Ostatnio na przykład po paru dniach, czy nawet po tygodniu znowu wyszły materiały z ataków na Dniepropetrowsk. Także to też trzeba mieć na uwadze. To nam po prostu ten obraz medialny, który może nam być naprezentowany, jest czasami trochę zakrzywiony przez to. Natomiast druga sprawa, no Ukraińcy chcą iść w tej chwili na wymianę ciosów z Rosją. Oczywiście nie jedynie sami Ukraińcy. Potencjał Ukrainy nie pozwoliłby na to, żeby produkować tyle dronów, ich wysyłać i finansować w ogóle to. No, nie oszukujmy się. One mogą być co najwyżej montowane gdzieś tam na zachodniej Ukrainie, natomiast no, tutaj duże finansowanie jest oczywiście z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Kto tą wymianę ciosów wygra? No, Rosja używa oprócz dronów też różnego typu inne pociski. No, jestem ciekaw, kto tą wymianę ciosów może wygrać. Jak sądzicie, napiszcie w komentarzach, natomiast ja uważam, że no nie, no, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, to co by nie mówić, to na pewno im różnego typu środków energetycznych, wszelkich, to uważam, że i prądu nie zabraknie. Oczywiście może dochodzić do jakichś chwilowych zaników, to no też jest niepomyślnie np. Władimira Putina. A jeżeli już mówimy o Władimirze Putinie, no to w ostatnim ze swoich wystąpień chciałem wam zaprezentować właśnie jego słowa, przytoczyć w kilku aspektach związanych właśnie z tym konfliktem. Federacja Rosyjska rozprawi się z ukraińskimi bandytami w obwodzie Kurskim, którzy starali się zdestabilizować sytuację na obszarze przygranicznym. Prowokacja sił zbrojnych Ukrainy w obwodzie Kurskim miała na celu zatrzymanie ofensywy sił zbrojnych Rosji w Donbasie, ale nie powiodła się. Armia rosyjska w północnym okręgu wojskowym oddaje teraz pod swoją kontrolę kilometry kwadratowe terytorium. Ukraina nie jest zainteresowana zakończeniem działań wojennych, uważa Putin. Jej władze boją się przegranych wyborów po zniesieniu stanu wojennego. To jest oczywiście przytyczek Putina w stosunku do Władimira Zełenskiego. Nie ma krajów wrogich Rosji, są wrogie elity, które chcą je osłabić i podzielić. Kolejny tutaj przytyczek, jakby słowa, które chcą przede wszystkim podkreślić i przeniknąć do świadomości ukraińskiego społeczeństwa, że to nie wy jesteście na wrogiem, tylko ci, co wami rządzą. Po zamachu stanu, według Władimira Putina, na Ukrainie zaczęto tłumić wszystko, co dotyczy się języka i kultury rosyjskiej i zaczęły być stworzone takie enklawy antyrosyjskie. To są oczywiście słowa prezydenta Federacji Rosyjskiej, które mają utwierdzać Rosję i społeczeństwo przede wszystkim rosyjskie w celowości tej wojny i w tego, by znosić również jej no, niekomfortowe sytuacje, takie jak to, w którym wam przed chwilą mówiłem, związane z atakami dronów ukraińskich. I jeszcze informacja związana z samym Pokrowskim. Oczywiście szczegóły omówienia linii frontu będzie za chwilę,
Natomiast wielu komentatorów podaje taką informację, że Pokrowsk stracił na znaczeniu, bo kiedyś to był jakiś tam, tak jak się teraz ładnie mówi, hub logistyczny, teraz już nie jest, bo jest no, bardzo blisko frontu. No, różnie to można liczyć, a powiedzmy to jest około mniej więcej 10-12 kilometrów. I że jest od tej pory, też są takie informacje, którzy podają, że no, od kiedy zaczął być oszczeliwany, no to nie jest tak do końca. Ten Pokrowsk nie jest tak, są takie... Nie jest sprowadzony taki ostrzał Pokrowska zdeterminowany, mając na celu jego zrównanie ziemi. Bo Rosjanie nie chcą zniszczyć tych miast, zasady. Tak? No jeżeli gdzieś, tak jak na przykład no teraz w Torecku, Ukraińcy stawili opór, tam trwają walki, no to miasto po prostu będzie zrównanie ziemi, coś jak Wałczyzk. Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby, to Rosjanie nie niszczą miasta z premedytacją, bo nie o to chodzi. No oni chcą tę ziemię przejąć. Czego świetnym przypadkiem była ostatnio Nowogrodziwka, która właściwie no, bez większych strat tam nie było, tam trzy dni walk były, więc tam nie było dużych zniszczeń i została po prostu przez Rosjan zajęta no, jako miasto w całości. Natomiast sama utrata Pokrowska mocno może uderzyć w ukraińską gospodarkę. Na przykład to jedyne miejsce, w którym wydobywa się koks dla hutnictwa. Kijowskie media biją na alarm. Wojsko rosyjskie jest już na obrzeżach Pokrowska, w miastu zlokalizowana jest na przykład jedyna duża ukraińska kopalnia produkująca węgiel koksowy dla hutnictwa. W pobliżu Pokrowska znajdują się także duże złoża litu. To strategicznie ważne miasto dla ukraińskiego przemysłu. Wydobywa się tam węgiel koksowy, na którym działają przedsiębiorstwa na całym obszarze. W kraju nie ma innego źródła takiego surowca. Zasoby przemysłowe wynoszą ponad 200 milionów ton, powiedział szef zakładów Aleksander Kolenko. Eksperci branżowi zauważają, że Kijów będzie musiał importować w związku z tym węgiel do fabryk ukraińskich no, w ilości, no, które po prostu nie zaspokoją potrzeb przemysłu ukraińskiego. Więc jak widzicie, to nie jest tak, że strata jakiegoś obszaru jest jakby może być zerowa, że a nieważne, dobra, straciliśmy 60 tysięcy miasteczko, no dobra, gdzieś tych ludzi przesiedli będzie indziej. Teren Donbasu jest także bardzo ważnym centrum po prostu gospodarczym i te resztki obwodu donieckiego, które jeszcze należały i wciąż należą do Ukrainy, to są bardzo ważne rejony pod względem przemysłowym. Żebyśmy też mieli tego świadomość, że już będę cytował może klasyka, ale wojnę toczy państwo i o ile znaczenie jakiegoś miasta może być rzeczywiście, że jest to centrum logistyczne dla wojska, ale to jest centrum dla gospodarki. Bez gospodarki państwo nie jest w stanie prowadzić wojny. Oczywiście można sobie założyć takie coś, że inne państwa na przykład na taką Ukrainę wszystko wyślą, no ale to też tak nie działa i to jest nie do końca możliwe, na pewno też nie w jakimś długim aspekcie czasowym. No i przechodzimy już na linię frontu, a pierwszym obszarem, od którego zaczniemy, jest rejon miasteczka Wugledar lub też Ugledar, dlatego że przypominam tutaj, że często wiele miejscowości ma podwójne nazwy. Jeżeli szukacie jakichś informacji, to nie zdziwcie się, że jest zaraz, a tu jest jakaś inna miejscowość. Nie, to po prostu jest to samo miasto, ta sama wioska, tylko na przykład Ukraińcy i Rosjanie używają innej nazwy lub inaczej ją wymawiają. I między Wugledarem a Wadinoje jest tutaj kopalnia, słuchajcie, dokładnie w tym miejscu. I to, co ostatnio was informowałem, że coś tutaj Rosjanie szykują, bo pojawiły się ostrzały, pojawiły się fawy. No i się nie pomyliłem, powiem skromnie. Rosjanie przeszli drogę 532 i uderzyli na kopalnię węgla kamiennego, którą właśnie znajduje się pod Ugledarem. Czyli nie szturmują samego miasteczka, jak tutaj niektórzy informowali, ale uderzyli właśnie na tą kopalnię i w tej chwili trwają, co tutaj widzicie na materiale filmowym, walki właśnie o tą kopalnię. Ona oczywiście... jeżeli by padła, no to bardzo by tutaj się pogorszyła sytuacja strony ukraińskiej po tym, jak Rosjanie próbowali dokonać tutaj na zachód od Pawliwki różnych podejść, by okrążyć oczywiście Wugledar i te wbicie tego klina tutaj no, opiera się bardzo ważna obrona ukraińska. To jest punkt niezwykle na pewno dobrze podejrzewam przygotowany do obrony, dlatego że po prostu wejście tym klinem między Wugledarem a Wadinoje jest po prostu, może się zakończyć upadkiem obu tych miejscowości. Dlatego to jest tak ważne. Jednocześnie Rosjanie dalej próbują podchodzić, ale na razie nie rozpoczęli szturmu Wadinoje, tylko takie powiedzmy działania rozpoznawcze w okolicach Wodiane, czy też Wadinoje, no zależy jakbyśmy to wymawiali. Natomiast najważniejszy rejon walki jest w tej chwili w okolicach Wugledar. No widać, że Rosjanie i Wadinoje i Wugledar chcieliby po prostu zająć, dlatego że jest to
ważne przy całym tutaj tym rejonie walk, jeżeli mówimy o zajmowaniu obwodu donieckiego. No, taki jest cel, zająć obwód doniecki po prostu. Teraz przechodzimy troszkę bardziej na północ. Jak wiecie, no, Konstantyniwka jest pod kontrolą już rosyjską i mamy informacje o próbach rosyjskiego wyjścia na północ i północny zachód w kierunku na Antoniwkę. To niewielka tutaj wioseczka położona na północ od zbiornika, na południe od zbiornika i rzeki Suchy Jali jest Kateryniwka. Także mamy pierwsze próby rosyjskiego tutaj rozpoznania tego obszaru i prób wdarcia się. Teraz sobie jeszcze oddalimy mapkę. Także informacje, słuchajcie, przyszły do nas o próbach rosyjskich aktywności i wyjścia z obszaru Maksymilianiwki. Tutaj front od wielu, wielu miesięcy się nie zmieniał i mamy tą aktywność zarejestrowaną, zarówno walki w okolicach tutaj, powiedzmy, skrajności, w skrajach miasta Krasnochorivka, tutaj jakaś aktywność dronów ukraińskich, ale przede wszystkim rosyjska aktywność w okolicach samej Maksymilianiwki, Chostrego oraz tego całego tutaj obszaru na południowy zachód od Krasnochorivki, czyli stąd, słuchajcie. Tutaj są, jak widzicie, no bardzo w kierunku na Hurachowe, bardzo tutaj dobrze przygotowane i na pewno wiele pozycji jest umocnionych. Zastanawiam się, czy Rosjanie będą chcieli bezpośrednio szturmować Hurachowe. Szczerze wątpię, znaczy nie widzę w tym jakiegokolwiek sensu, dlatego że spójrzmy teraz sobie na mapę, kiedy sobie spojrzymy na cały ten obszar i widzimy, co tu się dzieje, no to widzimy też, że celem tych wszystkich działań tutaj jest po prostu zdobycie tego obszaru pomiędzy właśnie Hurachowe a Sełydowe. Dlatego że to bardzo by tutaj zabezpieczyło cały ten obszar pod względem przyszłych działań dla Rosjan. Rosjanie nie atakują już Newelskie. Były takie próby, one się udały, tu jest po prostu dobrze prowadzona, skuteczna obrona ukraińska, natomiast po prostu nas domykają im ten obszar od północy. No, jeszcze nie tak dawno wojska rosyjskie były, zobaczcie, jeszcze może tutaj przybliżę, tutaj, gdzie kończą się te zbiorniki wodne, tutaj jeszcze niedawno mówiliśmy o atakach rosyjskich w Nowożołanne, natomiast obecnie Rosjanie znacząco przesunęli ten front na południe. Ostatnio weszli do wschodnich zabudowań Karliwki, teraz już wiemy, że cała Karliwka jest pod kontrolą rosyjską, łącznie z tutaj stacją, tu jest taka stacja filtrów, łącznie z tą stacją filtrów, co też mamy tutaj, widzicie, potwierdzone na materiale filmowym. Także cała Karliwka jest już pod kontrolą rosyjską. Co za tym idzie? Wyszło, że Ukraińcy w ogóle nie bronili obszarów tutaj przygotowanych do obrony okręgu, nawet okręże tu były takie silne punkty umocnienia polowe, nie było to w ogóle bronione. Karliwka była broniona bardzo usilnie od strony Netajlowej, natomiast kiedy Rosjanie od północy uderzyli, już walk wielkich nie było i Rosjanie całą Karliwkę aż po rzekę Wawcze zajęli. To samo miało miejsce od strony Kałynowej i Memryka. O zdobyciu Memryka informowałem Was już ostatnio, natomiast mamy teraz kolejne informacje, które do nas przychodzą. Przede wszystkim Galicyniwka, to też spora tutaj miejscowość i zobaczcie, tu mamy rzekę Wawczę, co warto zwrócić uwagę, Rosjanie podeszli pod rzekę Wawczę, a nawet ją w wielu miejscach przekroczyli, czyli rzeka Wawcza na tym obszarze nie stanowi już najprawdopodobniej przeszkody, dlatego że mamy takie informacje, że cała Galicyniwka jest zajęta przez Rosjan oraz malutka wioseczka Dołyniwka. Tutaj w tym obszarze również mamy potwierdzone zajęcie Dołyniwki. A także tutaj zajęcie, na przykład mamy właśnie też rejon umocniony, przygotowany do obrony od północy, nie wykorzystany przez Ukraińców. Ukraińcy go opuścili, wycofali się, nie mamy w ogóle żadnej informacji o tych walkach. A więc Karliwka, Galicyniwka i Dołyniwka, te trzy wioski na południu zajęte przez wojska rosyjskie i jedną jakby falą uderzeniową i przejście rzeki, linii rzeki Wowczy, uchwycenie przyczółków na drugiej stronie rzeki Wowczy. Oparcie po zajęciu Memryka trwają walki dalej w kierunku na Lisiwkę i Ukraińsk i tutaj prawdopodobnie wojska ukraińskie stawiły już bardziej zdecydowany opór i zatrzymały Rosjan na tym obszarze bardziej zachodnim tego występu. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o rosyjskie działania, powodzenie, gdy sobie oddalimy mapę, no to widzimy, że Rosjanie chcieliby tutaj stworzyć pewnie kleszcze, które spowodują odejście wojsk ukraińskich z tego obszaru, przejście dalej w kierunku za znowu, bo ta rzeka Wowcza to się tak wije o tu i iść dalej wzdłuż rzeki Wowcze. I to działanie
jakbyśmy się zastanowili, jest do przewidzenia ze strony rosyjskiej, że będą oni szli teraz właśnie w kierunku na Żołannę I. Są jakieś wstępne raporty, ale jeszcze nie potwierdzone, że Rosjanie próbują podchodzić już pod Żołannę I. Dlaczego? Dlatego, że widzimy w ostatnim czasie, to co już mówiłem, że wojska rosyjskie znakomicie sobie radzą w terenie zabudowanym i jego po prostu zajmowaniu. Unikają terenu otwartego, tam gdzie trzeba używać sprzętu, który ponosi ogromne straty. Owszem, czasami ma to uzasadnienie, tak? Można pokonać jakimś jednym rzutem, na przykład przełamać jakąś linię obronną, natomiast no, zazwyczaj kończy się to sporymi stratami w sprzęcie i lepiej po prostu idzie Rosjanom przedzieranie się tutaj z miejscowości do miejscowości. A że, no po prostu taka jest charakterystyka Donbasu, że mamy tutaj tak naprawdę linie zabudowy praktycznie się niekończące, z niewielkimi przerwami, wioseczki obok wiosek, jakbyśmy sobie tutaj spojrzeli, słuchajcie, Lisivka i Ukraińsk. I tutaj zobaczcie, no jest tutaj jakaś niewielka przerwa, ale już mamy na przykład Gitnik, tak? I kolejne miejscowości, jedna za drugą. Także ja bym widział w tej chwili, że Rosjanie będą wzdłuż linii rzeki Wawczy właśnie chcieli się posuwać na południe. A z jednej strony, drugiej strony, przepraszam, będą próbowali dokonać, na dwóch kierunkach się wydaje, tam, gdzie uzyskają powodzenie, czyli albo wyjść z Krasnochorivki w kierunku zachodnim, albo z Maksymilianywki, Georgiwki, wyjść przez Chostrę w kierunku zachodnim i dojść tutaj do tej linii, by spotkać się i zająć całą tą linię i podejść aż pod Kurachow. Taki widzę zamian strony rosyjskiej, biorąc pod uwagę to, co ostatnio dzieje się na linii frontu. I teraz jesteśmy już pod Sełydowę. Sełydowę, przypominam, ponad 20-tysięczne miasto w tym rejonie, bardzo też ważne. I w tej chwili Rosjanie próbują pod nie podejść. Tutaj mam nagrane wojska ukraińskie, czołg policji, który próbował tutaj przeciwdziałać. Dlatego też wiemy na obecną chwilę, że owszem, Rosjanie zajęli tutaj ten rejon, tą kopalnię i z Michaliwki wyszli na te zabudowania, tutaj takie wiecie południowe, natomiast no, nie weszli do tej takiej zwartej jeszcze zabudowy Sołudowego. Trwają walki na tym obszarze pomiędzy. Także myślę, że możemy przyjąć, że tutaj wojska ukraińskie próbują stworzyć jakąś linię oporu w oparciu właśnie o Sełydowę. I tutaj mamy właśnie tą Nowogrodziwkę, która jest zajęta, jest pod kontrolą rosyjską. Nie mieliśmy tutaj w tej chwili żadnych działań, które by nam wskazywały, co dalej Rosjanie na tym obszarze chcą zrobić. Myślę, że mogą chcieć wyjść z Nowogrodziwki właśnie na Sełydowę od północy. Takie mamy tutaj informacje, że po prostu o jakichś działaniach, natomiast no są one dość ryzykowne. Tu jest duży obszar właśnie otwarty i te ataki przy użyciu sprzętu mogą się zakończyć dla Rosjan dużymi stratami. Podejście pod samą drogę E50, jak widzicie, może być z ich punktu widzenia dosyć ryzykowne. Moim zdaniem, chyba że czymś nas zaskoczą, albo opór naprawdę ukraiński będzie bardzo, bardzo słaby. Że po prostu że podejmą tą ryzykę i jakimś tak zwanym rozpoznanym bojem Rosjanie się tu przedrą, natomiast z tego co widzimy próbują jeszcze, że tutaj no z tej strony wschodniej wejść do Sełydowego. Natomiast jeżeli chodzi o ten obszar w kierunku na Pokrost, o znaczeniu samego Pokrowska już wam mówiłem, to tutaj żadnych zmian nie mamy. Walki o Mikołajewkę, Grodziwkę, samo miasto jest w tej chwili podzielone mniej więcej po połowie między obie armie i tutaj walki miejsce Grodziwka prawdopodobnie nie będzie miała jako miasto tego szczęścia co Nowogrodziwka i zostanie w dużej części, jeżeli te walki będą kontynuowane przez kolejne dni, tygodnie, zniszczone. Widzimy także, że tutaj no, Ukraińcy próbują więc zatrzymać na tym kierunku północnym Rosjan, no, którzy od dobrego już tygodnia tutaj za dużo się nie przesunęli. Raczej trwa po prostu walka tutaj pozycyjna. Przechodzimy teraz dalej na kierunku tutaj na New York i Toreck. Tutaj są bardzo ciekawe informacje. No jak wiemy, oczywiście Neplivka jest pod kontrolą rosyjską. Rosjanie próbowali wzdłuż tutaj rzeki Kryty Torec iść na Leonidivkę, próbować tutaj dokonać takiego no, przebicia się, by znowu czymś zaskoczyć tutaj wojska ukraińskie. Aha, jeszcze może taka informacja. Nie mamy żadnych świeżych informacji o rosyjskich uderzeniach tutaj na zachód od New Yorku. Także Rosjanie porzucili ten kierunek i próbują wejść w ten sposób do samego Toreczka. Ukraińskie natomiast kontruderzenie wyrównało tutaj front i wyrzuciło Rosjan z tutaj z tych południowych tutaj terenów.
A więc można powiedzieć, że ta linia frontu się tutaj bardziej wyrównała i zlikwidowano to zagrożenie rosyjskie dla Torecka od południa. Natomiast jeżeli chodzi o obszary północne, tutaj walki o drużbę, drużba mniej więcej po połowie podzielona między obie tutaj armie, no i walki, no można powiedzieć, że już no prawie że w centrum, tak, no bo Torecka, no bo to jest tutaj, może tak, tutaj jest, jak widzicie, tu już jest zabudowa dosyć gęsta, wysoka, różnego typu budynki i w tej chwili no jest informacja, że Rosjanie troszeczkę gdzieś od ostatniego raportu przesunęli się na zachód, zajmując te południowe obszary, tutaj próbowali zbliżyć się w obszarze więzienia, tak wiem, to już żeście mnie poprawiali, to jest więzienie, to nie jest żaden zakład przemysłowy czy coś takiego, czyli, ale no, to jest pewnie dogodny rejon do obrony, coś, wiecie, jak było w Małej Łochni, w Kurskiem, także tutaj możemy się spodziewać sporego oporu wojsk ukraińskich. Rosjanie trochę tu sobie wyrównali front od południa i co możemy po tym widzieć? Jeszcze sobie przybliżmy mapę. Tutaj mamy znowu hałdę, która na pewno jest przez Ukraińców obsadzona i jako punkt wyższy no jest wykorzystywana, łącznie tutaj właśnie z tym więzieniem, podejrzewam, że to więzienie może być punktem trwałego oporu ze strony Ukraińców i zapewne Rosjanie chcieliby to po prostu obejść, no ale tutaj jak widzicie już teren otwarty, więc no i ta hałda, więc albo Rosjanie tą hałdę zdobędą i wtedy, no żeby tą hałdę zdobyli, to myślę, że byliby w stanie już obejść tutaj ten rejon więzienia. Zobaczymy, jak czy ta kolonia będzie trwałym punktem oporu. Walki miejskie, jeżeli chodzi o niszczenie miasta, no miasto to jako kolejne miasto tutaj na Ukrainie, no lega po prostu w gruzach, tak więc w Torecku trwale walki między obiema armiami. Tutaj wydaje się, że wojska ukraińskie się na chwilę obecną ogarnęły i stworzyły jakąś linię obrony, linię sposób dowodzenia taki, który by zatrzymał po prostu Rosjan, czego nie było na przykład w New Yorku. No a Rosjanie tutaj jakby próbują kontynuować swoje, no i jak widzicie próbują kolejnych jakby wyjść, tak, czyli z Nepliwki iść dalej na Leonidivkę. No zobaczymy, czy te ataki będą skuteczne. Jesteśmy już w rejonie Czasifiaru, tutaj taka informacja, tylko część sił ukraińskich próbowało dwukrotnie kontratakować, by wybić tutaj Rosjan, cofnąć im front nieskutecznie. W samym, jeżeli chodzi o Czasifiar, zażarte walki na takim przyczu, który tutaj Rosjanie na zachodnim brzegu kanału uchwycili, natomiast żadnych zmian w posiadaniu nie ma. Sam Czasifiar oczywiście jest okładany, wróciło tutaj rosyjskie lotnictwo po tym kryzysie początkowym, jaki miało i musiało no, wszystko, co było, że tak powiem, pod skrzydłem rzucić w obszar obwodu kurskiego. Tutaj znowu widzimy, że tak, że tutaj rosyjskie Su-34 wróciły i te obszary oddziaływania są na sam Czasifiar, ale także na część północną. Widzimy rosyjskie próby podejścia z Kaliniwki, między innymi na Grigoriwkę. Tutaj jednak Ukraińcy mają dobrze przygotowane pozycje jeszcze przed kanałem, a na samym kanale również. No te próby są rosyjskie, tutaj już niejednokrotnie były, natomiast chyba Rosjanie widzą, że stąd będzie bardzo ciężko tutaj operować, by przejść ten kanał i wejść dalej na te linie na północ i w kierunku na północny zachód do Konstantynówki, na Kramatorsk. Tutaj są bardzo zobaczne, tutaj jest aż żółto po prostu tych rozpoznanych ukraińskich umocnień. No ja tutaj, że tak powiem, średnio widzę możliwość powodzenia ze strony rosyjskiej, choć oczywiście no wszystko jest możliwe, zależy jak Ukraińcy będą też operowali w tym obszarze. Natomiast tutaj ta obrona jest twarda, zdecydowana. Tutaj jest ona dobrze podparta też umocnieniami polowymi, także tutaj powodzeń póki co dla strony rosyjskiej to ja nie widzę. Zdecydowanie udana tutaj obrona strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi o łuk siwierski, walki w okolicach Wyimki, myślę, że to jedyne tutaj ważne do odnotowania. Oczywiście ataki na zaplecze, jeszcze ta wymiana dronów jest z obu dwóch stron, to też warto zaznaczyć, drony krążą niczym pszczoły nad łąką w maju. Natomiast te ataki mają przede wszystkim oczywiście za celu uderzenie w ukraińską logistykę, by no, ją uniemożliwić przede wszystkim przemieszczanie tych jednostek, bo Ukraińcy te jednostki przemieszczają tymi batalionami tu tam. No i jeżeli chodzi na kierunku łymańskim, żadnych zmian, walki pozycyjne, niewielkie ataki ukraińskie w celu po prostu no, tutaj utrzymywania tej linii frontu, ale też no bardzo słaby tutaj właściwie żaden nacisk strony rosyjskiej, status quo, choć na pewno no Łymę, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo ważny dla Rosjan. Jak oni to nazywają, Krasny Liman.
Jeżeli przejdziemy sobie za to dalej wzdłuż rzeki Oskil w kierunku północnym, no i tutaj jeszcze mówimy sobie omówić to, co tutaj się dzieje. I chodzi o obszar Piściany. I teraz tak, Stelmachivka zajęta przez Rosjan. Tutaj widzicie potwierdzenie, zatknięta flaga. No, ważna miejscowość, bo Berestowo już wcześniej znalazło się ich kontrolą. No i tutaj po prostu nie ma żadnej już miejscowości. Nie ma żadnej miejscowości między Piściana a Stelmachivka. Tutaj dopiero napłynie walki o miasto Żarivkę. Oj, to też jest gruzowisko po prostu z miasto Żarivka. Tutaj też wiele, wiele walk przez wiele, wiele miesięcy się działo. Natomiast to jest pod kontrolą ukraińską i cały ten obszar. Natomiast Rosjanie próbują co zrobić? No, atakować na południe i tutaj Stelmachivkę. No, wydaje się, że sprawa jest oczywista, że ze Stelmachivki chcą wyjść i stworzyć takie kleszcze, które zmuszą Ukraińców do wycofania się, by po prostu z takiego tutaj wyłomu, który mają, stworzyć sobie taką, wiecie, bulwę, no i wtedy już być bardzo blisko, być bardziej swobodnie operować w kierunku rzeki na przykład Nasenkowe, w kierunku rzeki Osk, tak, walki w tym obszarze całym. Widzimy po prostu podejścia, widzimy ataki, natomiast no nie mamy tutaj za dużej ilości rozpoznanych umocnień ukraińskich, natomiast jest to teren do sprzętu, trudny do operowania i dla piechoty, dlatego że teren jest, no jeszcze może sobie zbliżymy, zobaczcie, dużo pól, dużo przecinek jakichś drzewnych, dużo jakichś wąwozów, jarów, z kolei teren otwarty, kiedy widzicie tu jakimś PWP małoczołgiem, bardzo łatwy do zaobserwowania przez stronę przeciwnika, dlatego tutaj mówię, tu są walki bardzo, bardzo trudnym terenie i o no, dużymi stratami są zazwyczaj zakończone. Jak się będzie to dalej rozwijało, czy uda się to Rosjanom? No widzimy tutaj przeciwdziałanie duże ze strony ukraińskiej w tym obszarze i robią wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby Rosjanie podeszli pod Oskil. Na sam, jak sobie tak spójrzmy na to, co Rosjanom to da, że podejdą pod samą Chruszkiwkę, Kolejniwkę, tak i Kurchaliwkę. No będą musieli jeszcze zdobyć te miejscowości przez rzeką Oskil. Ukraińcy też tutaj przerzucają przeprawy, które są z kolei też pontonowe, które są nieustannie niszczone przez Rosję. Także tutaj te barki tutaj są rzucane. Sytuacja jest bardzo ciekawa, ale nie jestem do końca przekonany, czy tutaj będzie jakieś powodzenie ze strony rosyjskiej. Czy to po prostu się uda? No chyba, że już zabraknie sił tutaj Ukraińcom i po prostu odejdą, by wyrzucić je gdzie indziej. No i najważniejsza tutaj jeszcze informacja. Dalej walki, jeżeli chodzi o Synkiwkę, czyli to miasteczko przed miasteczką, wioska, właściwie gruzowisko, które zostało przed Kupiańskiem. I walki w tej chwili, Rosjanie w końcu udało im się wyjść z tego lasu i wejść do tej północnej części Synkiwki. To już ostatnio wam mówiłem i w tej chwili walki o południową część Synkiwki. Z jakim rezultatem? Na razie nie wiemy. Nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tutaj tego określić. Podejrzewam, że są to bardzo, bardzo ciężkie działania bojowe w kierunku na Kupiańsk. Ten Kupiańsk wielu uważa, że jest niezwykle ważny. Słuchajcie, no tak, to jest największa miejscowość tutaj, no bo po zajęciu ewentualnie Kupiańska masz przeprawę, masz zabezpieczoną, no może nie przeprawę przed rzeką, bo można ją oczywiście zniszczyć, no ale to by był świetny przyczółek do wyjścia tutaj w kierunku na Charków. Natomiast czy aż tak to jest takie ważne, chyba myślę, że jest sama, że przeceniany jest ten Kupiańsk. Ja tak przynajmniej uważam. No, jeżeli o obszar chodzi Charkowko-Białgorodzki, tutaj widzicie przede wszystkim bombardowanie samych miast i Białgorodu, i Charkowu, walki w rejonie przygranicznym, czy też tutaj w rejonie Lipcji, ale tu nie ma żadnych zmian na froncie, tak samo w samym Wełczańsku, przede wszystkim akcje dronów, po prostu jedna i druga strona odpuściła sobie ten obszar pod względem ofensywnym, przeszła do obrony. I przechodzimy w rejon tego włamania ukraińskiego obwód Kurski. Tutaj dalej usilne bombardowanie strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o całe zaplecze ukraińskie, z uwzględnieniem także tego terytorium zajmowanego przez Ukraińców na terenie Federacji Rosyjskiej. Każda czerwona kropka to jest za ostatnie dni miejsce jakiegoś porażenia, zarówno przez 134, jak na przykład też przez Iskandery. To warto myślę, że odnotować. Każde to miejsce to jest jakieś miejsce, gdzie zlokalizowano coś, co wygląda na choćby podejrzewam, ma cokolwiek w podejrzeniu wspólnego z ukraińskimi siłami zbrojnymi. I co warto zaznaczyć, Rosjanie bardzo intensywnie, zobaczcie, tutaj macie takie pogranicze, tu jest obwodu kurskiego i briańskiego i to pogranicze bardzo usilnie jest tutaj bombardowane. Ja się tak zastanawiam, być może tam właśnie były jakieś siły ukraińskie, które by stąd chciały wejść tutaj do Federacji Rosyjskiej. Pamiętacie te czołgi, które tutaj się pojawiały w tym rejonie?
I dlatego też Rosjanie bardzo się tutaj bombardują, że wszystko, co znajdą, to od razu tam wysyłają. No widać, no, dużą mobilizację, jeżeli chodzi zwłaszcza o siły powietrzne kosmiczne Federacji Rosyjskiej w tym rejonie. No absolutnie tutaj kierunek priorytetowy. No też muszą, wiedzą, że muszą wspierać gdzieś tam Donbasie i tak dalej. Natomiast to, no same te punkty ataku, tak, no są te rozpoznane, to są te, które udało się zlokalizować, tak? No to zobaczcie choćby sam ten obszar, zobaczcie tutaj. Wiemy, że Ukraińcy chcieliby, no są takie zakusy, tutaj wejść na ten obszar na południe od rzeki Sejm. Tutaj niszczą rosyjskie przeprawy, a nawet te przeprawy, które jeszcze nie dojeżdżają, co możecie tutaj widzieć, udało się zniszczyć także Ukraińcom przez ten system, jak gdzieś tam rozpoznano przez drony, przez systemy rakietowe. Rosjanie próbują utrzymać połączenie i nie chcą oddawać tego obszaru, tutaj tego skrawka, który jest na południe. No to raczej tak z przyczyn troszkę bardziej politycznej. Nie uważam, że to była dobra decyzja. Jeżeli takim kosztem ma się odbywać, to no chyba jednak lepiej byłoby się stąd wycofać za linię rzeki Sejm. Oczywiście byłoby to bardzo, bardzo niepopularne, choć stąd ludność została już ewakuowana. No a trwają walki tutaj na tym pograniczu. Natomiast całe zaplecze to zobaczcie, no tutaj no praktycznie chyba przy samym, tutaj no to nie ma wioski, gdzie by coś nie spadło. Natomiast jeżeli chodzi o ten obszar tego włamania, no coraz bardziej nam się kształtuje linia frontu, ona coraz bardziej już ma przebieg taki linearny, czyli jest bardziej dozorowana, nie ma już tych rajdów, nie ma już tych wypadów. No jakieś tam grupy oczywiście są, jeszcze się pojawiały ostatnio, w weekend chyba to była z niedzielę, taka grupa gdzieś tam próbowała się przeżyć, ale kolejna ukraińska, no ale niewiele zostało i myślę, że Ukraińcy już absolutnie raczej porzucą ten sposób prowadzenia walk. Teraz jeżeli sobie chodzi o to prześledzenie, co tu się dzieje i teraz, no tutaj tak jak wspomniałem, ta linia frontu coraz bardziej zaczyna się tutaj jakby kształtować. Te rajdy, które wcześniej dokonali Ukraińcy, spowodowały, że oni po prostu tutaj doszli, no i tu zostali zatrzymani na tym obszarze mniej więcej przez Borki, Ruska Jakonopielka. Tutaj zażarte walki rzeczywiście w tym rejonie. Nie jest do końca jasna sprawa, czy najprawdopodobniej no, część miejscowości jest pod kontrolą ukraińską. Mówię, no walki w samej miejscowości, tak? To możemy sobie na tą chwilę przyjąć pod Mikhailowką. Może oddalę mapę. I właśnie mniej więcej Martynowka została rzeczywiście zdobyta przez Ukraińców. Walki właśnie na jej pograniczu z Kruglikiem. Tutaj posiłki ukraińskie. Z tego, co jest informacja do obecnych już brygad typu 80-82, przybyły jednostki pierwszej brygady, po stronie ukraińskiej mówię, pierwszej brygady Gwardii Narodowej, 152 brygady Jegrów, w ten obszar weszły i tutaj linia frontu dalej po tutaj obszar, tu mniej więcej są gdzieś Achmatowcy, oni mniej więcej są pod Martynowką, 810. No jak przyznają sami Rosjanie, w ostatnim czasie ta intensywność prób przerwania strony ukraińskiej ataków jakby zmalała, jest dużo mniej sprzętu, po prostu tylko na stratę, że to było stracone, pojawia się coraz więcej piechoty, coraz więcej znowu piechoty, czyli ten po prostu, ach piechota, ta szara piechota po prostu bierze znowu całość wysiłku na swoje barki i dochodzi po prostu do walk w samych miejscowościach, o dane miejscowości, po prostu z tego charakteru rajdowego, początkowo tej operacji, to wszystko już teraz przechodzi taki normalny obszar, który no, prawdopodobnie spowoduje, że te miejscowości ulegną po prostu zniszczeniu, te wioski, no bo będzie tutaj pewnie się obkładanie artylerii i tak dalej. Zacznie ten obszar po prostu przypominać to, co jest w Donbasie. Pod tym względem będzie to porażka strony wizerunkowa, strony rosyjskiej. Być może to o to też chodziło stronie ukraińskiej, że po prostu, no dobra, jak już nam tyle zabierzecie, to chociaż my wam zniszczymy kilka wsi właśnie gdzieś tam na waszym terytorium, żeby wam też pokazać. No jest jakiś sposób myślenia. Ja nie wiem, czy to jest słuszny z punktu widzenia całej tutaj tego, co się dzieje na linii frontu, no ale okej. Okay. Mówię, też ta północna część frontu tutaj nam się bardziej kształtuje. No jak wiemy, jednostki rosyjskie wycofały się z obszaru tego, tutaj mają okny, to o czym wam ostatnio informowałem. Gdzieś zaczynam się właśnie tutaj, widzicie, kształtować tę linię frontu, coraz bardziej jest uszczelniana. Natomiast w tym obszarze północnym dzieje się chyba najmniej. Tutaj po prostu aż po Koronewo, bo co innego same Koronewo, natomiast w tym obszarze tutaj dzieje się najmniej. Jakieś informacje o walkach w okolicach Aleksandrowki, czyli znowu kolejne próby przez Ukraińców obejścia, przejścia, bo samo Koronewo absolutnie przez nich nie zdobyte. Mało tego, Rosjanom udało się nawet odzyskać prawdopodobnie tą wioseczkę Koronewo, która jest przed miejscowością większą Koronewo. No i gdzieś tutaj jakieś rajdy ukraińskie. Zobaczcie, tu jest takie pomieszanie, że ja bym w ogóle tak
do końca tutaj jeszcze ta linia frontu, myślę, że po prostu trzeba poczekać, aż się jakoś nam utrwali. No te rajdy ukraińskie, podejścia w tym obszarze, no jeszcze tutaj gdzieś trwają walki mniej więcej właśnie na tej linii, tak mniej więcej jak teraz wam pokazuję. Także właśnie ten tutaj rejon Aleksandrowki jest w tej chwili największą zmianą i tutaj możemy przyjąć, że no istotny jest ze względu właśnie na samo Koronewo, jak widzimy po prostu Koronewo Rosjanie nie zamierzają oddawać. Tutaj bronią się zresztą dosyć, ja uważam, najsłabsze jednostki rosyjskie, one dopiero tutaj jakby przybywają. Mówi się, że po prostu część tego rejonu to WDW, natomiast tu było bardzo małe nasycenie jednostek rosyjskich i w tej chwili trwa po prostu koncentracja sił rosyjskich na tym północnym skrawku tego, jakbyśmy sobie tak zrobili, wiecie, raz, dwa, trzy podzielili, no to tutaj właśnie ten obszar jest chyba najpóźniej tak naprawdę zabezpieczony przez Rosjan. Co ciekawe, przecież on tutaj bezpośrednio na północ. Natomiast jeżeli chodzi o Koronewo, bo tutaj sytuacja, tak powiedziałem, niezmieniona, ciężkie walki w okolicach również Olgowki i walki przede wszystkim na południu od Koronewa w tym całym obszarze dalej trwają tutaj. Ukraińcy próbują atakować w kierunku właśnie na rzekę, tutaj mamy rzekę Sniago, jest tu największa rzeka, jest oczywiście Sejm, bo to jest zawsze może być jakaś rzeczka. Czyli Krasnojarskoje próbują przejść, by przejść rzekę Sejm i wzdłuż niej też atakować i zająć ten obszar, który jak tutaj wam wspominałem. Czy mi się uda, to no, na razie robią postępy, natomiast no, mówię, coraz bardziej te walki przypominają takie walki pozycyjne, takie jak są na przykład były w Zaporożu czy w obwodzie donieckim. I widać też takie rozdwojenie między tym, co się dzieje, że tutaj wojska ukraińskie, możemy podzielić na takie jednostki, które rzeczywiście, te najlepsze, które rzucono po raz kolejny, tak jak było miejsce w Charkowie, gdzie też rzucono wiele najlepszych jednostek, i czyli tak samo. I te najlepsze to przychodzą, robią i robią swoje i walczą bardzo dobrze, tam są ciężkie walki. Natomiast wiele jednostki, które było szczególnie zmobilizowanych żołnierzy, którzy byli żołnierze w tym roku jeszcze zmobilizowani, którzy nie mieli odpowiedniego szkolenia, bo nie mieli wielkiej chęci do walki, po prostu się poddaje i są tu na przykład grupy całe jeńców, które są brane przez Rosjan, natomiast pozostałe część walczy. To jest taki, to też nie jest może nic nowego, tak? No bo w danych jednostkach to wojny znają takie przypadki, że potrafiły być takie przypadki, że połowa jakiejś jednostki nagle wyparowała, a druga połowa, która była jakąś wartością większą tej formacji, tego pododdziału, walczyła dalej, choćby w obszarze tutaj Armii Pomorze, która walczyła we wrześniu 1939 roku, no tamto szczególnie dochodziło do takich przykładów, gdzie na przykład no, 1/3 pułku zostawiała po kilku dniach, tam chodziło też o kwestie narodowościowe oczywiście, no a tam pozostało 1/3, no to pułku, czyli właściwie zostawał batalion z pułku, no i dowódca pułku operując z tym batalionem, no realizował jakieś zadania, no jak wiemy, historia tej armii jest no, niezbyt szczęśliwa. Natomiast mniej więcej też tak to wygląda, że widzę, że po prostu jakieś grupy rzeczywiście są przez Rosjan schwytywane, tych, którzy po prostu nie chcą walczyć, natomiast ci, którzy chcą, mają jakąś motywację, mają jakieś, są pewnie jakimiś weteranami, zostajemy walczą. Czy jest to też z drugiej strony słuszne, że widzimy, że przybywają tutaj coraz, no nazwijmy to bardziej pierwszoligowe oddziały, pododdziały tych brygad, zostają przez Syryjskiego tutaj wysłane, przemieszczone właśnie między innymi również z Charkowszczyzny. Z punktu widzenia utrzymania tego przyczółka, tak. Czyli co to nam potwierdza, że te jednostki, które pierwsze weszły, poniosły duże straty, jak 80, 82, mieliśmy dużo jeńców z 80, 82 na przykład wziętych z 22, czyli tam po prostu część żołnierzy, jak już najpierw zrobiło się takie sito tych, którzy nie chcą walczyć, ci, którzy jeszcze walczyli, ponieśli straty, no trzeba teraz ich rotować. No to czym? No na pewno nie tymi nowymi oddziałami, tak, jakimiś formowanymi brygadami, na pewno nie obroną terytorialną. No to przesłane są te jednostki, które na przykład zostały wyciągnięte z Donbasu czy z Charkowszczyzny i zostały rzucone tutaj, by tutaj walczyć ze scenami. To jest takie przemieszczające się pole bitwy, czyli na przykład mieliśmy takie pole bitwy stworzone przez w maju przez Rosjan w okolicach Charkowszczyzny i tam też jednostki ukraińskie zostały najlepsze rzucone, żeby zatrzymać Rosjan i to się im udało. Ta linia została frontu nakreślona, utrzymana i ona w tej chwili tam stoi przez całe lato tak naprawdę, przez całe wakacje. I w tej chwili Ukraińcy postanowili stworzyć nowe miejsce walki w obwodzie Kurskim i tutaj rzucają swoje najlepsze oddziały, by zetrzeć się z jednostkami rosyjskimi. Czy Rosjanie tutaj rzucają najlepsze oddziały? Ja bym powiedział, że no nie te pierwsze ligowe, takie aż ekstra klasa, ale rzeczywiście to jest dużo, tak 810. No nie, no to są na przykład wartościowe jednostki, jak 15, prawda, która przybyła tutaj z Donbasu.
Ci Achmetowcy to też, wiecie, no to jest taki pułk Achmetów, tam liczy około 200 ludzi. To jest taki pułk z dużym cudzysłowiu, bo to, są spec, to jest spec-naz, to jest druga brygada spec-nazu oczywiście, więc tam się trochę inaczej to może przelicza. Natomiast Wagnerowcy i inne tego typu oddziały, które, no ale mamy tak na przykład oddziały tylko tam 9, 109 pułk, to są takie naprawdę jednostki tak naprawdę bardziej drugo albo nawet trzecioligowe, które na przykład wcześniej były pod Białgorodem. Więc znowu mamy takie starcie tutaj oddziałów między Ukrainą i Rosjanami, tak jakby Ukraińcy no manewrują, niczym Niemcy, wiecie, jak rzucali te swoje dywizje pancerne SS tam, żeby coś się działo, żeby tam uzyskać chwilowe powodzenie. No nie skończyło się to ostatecznie dla nich najlepiej, dlatego że te jednostki po prostu się wykrwiają, tak? I widzisz, że nie masz, i co z tego, że je uzupełnisz świeżym rekrutem, jak z tego nie ma wartości dodanej, bo to nam pokazały te pierwsze tygodnie tego, co się dzieje w Kurskim. Tymczasem Rosjanie kontynuują oczywiście to, co się dzieje w Donbasie, tak? I te jednostki, które tutaj wchodzą, jak na przykład te dwie, które wtedy wymieniłem, brygady, które na pewno byłyby bardziej, myślę, że potrzebne tutaj właśnie na tym rejonie Krasnogórki. Choć wydaje się, że już w tej chwili dowództwo ukraińskie zdecydowało, że tak, że Pokrost będzie na tym obszarze północnym, tu zostały rzucone jakieś tam przemieszczone jednostki, tu będzie bronione w oparciu o Toreck, południe zostanie oddane i tam będzie stworzona nowa linia frontu i raczej po prostu tak to będzie wyglądało w ten sposób rozegrania, by po prostu doczekać jesieni. I zobaczyć, co się wtedy będzie działo. Mamy kilka wydarzeń politycznych na jesień, które tutaj będą się też odbywały. No cóż, aby w tym wszystkim być na bieżąco oczywiście, co trzeba zrobić? Subskrybować kanał Analiza Polityczna i śledzić wszystkie raporty i inne filmy, które się pokazują na moim kanale, do czego Was bardzo zachęcam. Dziękuję za oglądanie. Cześć.